To było prawdziwe piłkarskie święto. W święto Konstytucji 3 maja do Śradza na mecz z Wartą przyjechał GKS Bełchatów, wicemistrz Polski z sezonu 2006-2007. W ślad za swoimi piłkarzami przyjechali również kibice brunatnych. Biało-zieloni również mogli liczyć na wsparcie z trybun. Siadamy wygodnie w fotelach, zapinamy pasy i startujemy. 3 maja 2024, godzina 17, mecz Warta-Sieradz, GKS Bełchatów. Biało-zieloni nie zamierzali się wyłącznie bronić przed atakiem wyżej notowanego w tabeli rywala. Jednak to Gieksa strzeliła pierwsza bramkę. W 9 minucie piłkę do siatki skierował Łukasz Wroński. 11 minuta spotkania i mamy bramkę dla gości. Bramka strzeli Wroński Łukasz. Po stracie gola Sieradzanie Cyrusz atakowali bramkę Leonida od Czynaszenki. Jednak bez efektów i Sieradzanie schodzili do szatni, przegrywając 0-1. Druga część spotkania była, można powiedzieć, kopią pierwszej. Na początku przeważali Bełchatowianie, a potem grę kontrolowała Warta. Tym razem jednak udało się trafić do bramki. W 64 minucie Jakub Piela dośrodkował z rzutu rożnego, a Krystian Adamiak głową skierował piłkę do siatki. Na 3 minuty przed końcem regulaminowego czasu gry Bartłomiej Maćczak podał do Jakuba Pieli, a pomocnik Sieradzan chwilę później pokonał bramkarza GKS-u. Do końca meczu wynik się nie zmienił i biało-zieloni wygrali z GKS-em Bełchatów 2-1. Ja krótko, chciałem pogratulować tutaj gospodarzom 3 punktów. Nie chciałbym i nie będę tego robił, nie będę oceniał i komentował meczy na gorąco, więc taką analizę pozwolę sobie robić z drużyną, także gratulacje. Niesamowity mecz, niesamowity spektakl. Cieszę się, że udało nam się dla tych kibiców, którzy się dzisiaj pojawili na naszym stadionie, wygrać to spotkanie, ważne spotkanie dla nas. Gratulacje dla mojego zespołu za podjętą walkę, za niepoddanie się, wiarę do ostatniej minuty. Bardzo ciężko nad tym pracowaliśmy w ostatnim czasie. Widać, że zespół zaczyna akcentować te momenty, że wierzy w to, że nawet w tym newralgicznym momencie, w końcówce meczu, na przełomie, w przerwie może coś zmienić. Po 28 meczach Warta z dorobkiem 32 punktów zajmuje 14 miejsce w tabeli. W następnej kolejce Sieradzanie pojadą do Zambrowa na mecz z Olimpią. Kolejny mecz na stadionie Mosir odbędzie się w środę 15 maja o godzinie 17:30. Biało-zieloni podejmą rezerwy Legii Warszawa.